mówi, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja nawet z katolików. Mówi do katolików. A często już katolicy tak poprawnie politycznie, tak to, cześć, dobry, a już Jezus jest jakoś, już wczoraj nie Jezus na przekór. Jest my na przekór. Na przekór. Bo chcą niebo i ziemia padnie na kolanach. Przed Jezusem. Aż może podnóżmy nóż wszystkich stóp tych niebiet i na ziemi i tych pierw. To wszystko to Boga czas, to zastąpi. Dlatego my uprzedzamy z wielkim przemówieniem. Jak dzisiaj będę do kościoła, tak mnie cieszyło, że ten szereg na białą matkę zawsze się krzyży. Ale ten krzyż aż do księdza zasłania, że Jezus ma być krzyż. Nie ksiądz, tylko Jezus. Dobra, ksiądz z twarzą stoi, to odprawia mszę, patrzy na Jezusa, mówi do Jezusa, a nie do tych ludzi. I teraz druga rzecz. Taki, wiele takich pojęć się wkracza. I w tym życiu religijnym, i takim, i tam, i to, to nie o tym chcę nie mówić, na to ze krzyżami. Ale Jezus ma takie krzyża. Jezus historyczny. To można zbadać. Petra się godził. Nagłuszał trzy lata i tego dobili go, prześladowali go, upierali się apostołów. To jest Jezus. I najczęściej księża, bo taki cud na katedrze, Jezus to zrobił, Jezus taki, Jezus mocny, to jest prawda. A potem jakoś tak wycięli ją i od razu najchętniej na krzyż powiesili Jezusa zmartwychwstałego. Jezus nam wyznał, Jezus oczekuje w niebie, Jezus nam przebacza. Męka Pana Jezusa. Trzeba wiedzieć, że znakiem naszej wiary jest jednak nie Jezus na Chrystusa. Nie Jezus w ogóle, lecz Jezus na krzyżu. 600 lat przed przyszłym Pana Jezusa. Izajasz. Widzi wyraźnie Jezusa. Męża zachwianego. Męża zbolałego. Nie ma ani krasy, ani piękności. Nie ma na co skoczyć. Baranek wiedziony, jak tam na Jezusie, tam byli uciągani. Jezus bierze krzyż. Każdy bez przerwy, każdego dnia musi decydować. Musi coś wybierać. Już rano, jak chce wstać, jak się chciał poleżeć, kątki rzucić, czy nie rzucić, przeżegnać, czy nie przeżegnać, czy gałkę radiowa włączyć. Już musi. Kobieta musi, czy tą szlankę, czy tą szlankę, czy tą bluzeczkę, czy tą bluzeczkę. Nie Pan Jezus, bo bluzeczkę jest na przyjęciu. Mamy wybierać rzeczy dobre, lepsze i najlepsze. Pytam się raz jednego człowieka, co ci dobrego robisz? Taki fajny człowiek. I ja postanowiłem nic dobrego nie robić. I się tak nie, bo się stanowi nawet tych chwilina. A czemu jest? Ja postanowiłem, już jestem w starszym wieku, robić tylko rzeczy najlepsze. Już mnie nie stać na rzeczy dobre. Ja zacząłem robić rzeczy najlepsze. Podnieść go z wyżej. On dzisiaj, a
jutro może być syn, a dzisiaj ja, Abba, a jutro moja żona. Więc nigdy nie sądzę to, że wszystkich ludzi podnosić z tym, który za nas cierpiał. Bardzo ciężko. Boże, Panie Boże, dotknij go łaską. Nie musimy go przytulać, ale modlić się za niego i życzyć mu dobrze. A Pan już swój sąd nad nim przeprowadzi, tak jak Ojciec Błażej mówił. Pan jest od sądzenia, tak? Jeszcze. I by serce mogli, co jest Pani w Ciebie. Thank you.
drogi znam gości. Zaczynam z ostatnim jubilatem, obchodzącym 60-lecie swoich kapłaństw święcej Panicy Bożej Sekulowej. Czy ojciec jest? Profesjonalny. Dobrze. Chcę przypomnieć ojcu Bożej to prawo, który najpierw asystował przy naszej narodzinach, a następnie przez 35 lat nosił nas swoim wielkim kapłaństwem w sercu. Kochani, bardzo dziękujemy za to, że jesteście dzisiaj z nami. Jednocześnie proszę, aby radość spotkania się z sobą nie przysłoniła nam tego, któremu zawsze należy się miejsce pierwsze. Niech będzie hołd i chwały i wdzięczność najwyższego sobie Chrystusowi, Jego niepokalanej Matce Maryi i Wiedzielce naszej wspólnoty. Jako święcy animatorzy wiemy, w jakich bólach rodzi się każdy większy dobro, zwłaszcza duchowe. Jeżeli zatem jacyś jesteśmy skłonni byli łączyć nas z pozytywnymi zmianami dostrzeżonymi w naszej parafii, to mówimy im z ręką na sercu, cała wdzięczność należy się Jezusowi, a nasz ewentualny udział w tym dziele przyrównać można do udziału sług w kapitalizmie, tak jak miałem wstąpić. Jeszcze jedna bardzo taka smutna, ale aktualna rzecz. Z bólem i ze wstydem przyjmujemy wiadomości o mających zranić serca Jezusa i niepokalanych zachowaniach naszych rodaków. My przybyliśmy tu, aby właśnie wyrazić sercem Jezusa i niepokalanych wdzięczność za obrót otrzymanych łaski. Serca Jezusa i Maryi, kochamy Was i błagamy o miłosierdzie dla nas i naszej ojczyzny. Przyjdź Ojcze.
Bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto
Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Oto słowo Pańskie. Podwójny jubileusz, bo przecież grupa modlitewna, wspólnota modlitewna Magnifica tylko obchodzi swoje 300-lecie istnienia, działalności, modlitwy. To jeszcze jest większy jubileusz zaproszonego tutaj kapłana Ojca Bożeja, który stoi u podstaw zaistnienia tej wspólnoty i ciągle asystuje jej w sposób duchowy. Nie będąc tutaj z nami, towarzyszy. Tak wielu z was wspomina Ojca Błażeja z czasów katechezy. No to już są starsi, którzy pamiętają z czasów katechezy Ojca Błażeja. Ale i też ze wszystkich przyjazdów tutaj do Helu i do wspólnoty. A to jest 60-lecie święceń kapłańskich. I to ten jubileusz dzisiaj przypada. Więc taki zbieg okoliczności bardzo szczególny i wymowny dla nas. To też chciałem powiedzieć wam, przekazać parę refleksji na temat Eucharystii i sakramentu. Każdą przyszła nasza siostra Jadzia i Asia z koszykiem, że należy wylosować fragment Pisma Świętego. Wzięły te karteczki, które były na dzień czytania Biblii z Ewangelii Janowej, pocięły na kawałki i każdemu wręczały jakiś cytat. Ale nic się nie dzieje z przypadku. I to słowo właśnie wylosowały. Dla siebie do przeczytania, ale uważam też dla wszystkich. Ewangelia Janowa jest przeciwną Ewangelią, wspaniałą, duchową Ewangelią. Świętego Jana Ewangelistę wyobraża się w ikonografii jako orła, czyli tego, który szybuje bardzo wysoko. Wznosi nasze myśli, nasze rozważania od tych spraw ziemskich do niebiańskich. W Ewangelii Janowej pojawiają się w wielu miejscach tak zwane paradoksy janowe, przeciwieństwa, sprzeczności janowe. Co to oznacza? To znaczy, że Pan Jezus w Ewangelii Janowej zaczyna rozmowę z nami, posługując się rzeczami z tego świata, przykładami z tego świata. I mówi jednocześnie o sprawach, które nie dotyczą już tego świata. Na przykład w spotkaniu z Samarytanką mówi o studni, o wodzie, o dzbanie, ale mówi tak naprawdę, czego jeszcze Samarytanka w tym momencie nie zrozumiała, od razu tego nie zrozumiała. Mówi o wodzie życia, którą Pan Jezus nam daje. Nie tylko tę wodę, którą czerpiemy ze studni, po której napiszcie się, za jakiś czas znowu będziemy musieli czerpać ze studni, ale Jezus jest tym, który daje wodę życia. Życia, po której to już nigdy pragnąć nie będziemy. Ewangelia Janowa to przede wszystkim ukazanie bóstwa Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widzi mnie, widzi i Ojca. To słowa z Ewangelii Janowej. Także jest to podkreślone w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówiącym o uzdrowieniu człowieka chromego przy sadzawce Siloa. Przy sadzawce Betesda, przepraszam. Przy Siloa było uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Jest 7 takich cudów w Ewangelii Janowej. Każdy ukazuje nam Pana Jezusa jako Boga, sprawcę wszystkiego. Nawet Jan, opisując konanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu, ukazuje go jako tego, który został wywyższony na szczególnym tronie, krzyżowym tronie, ale jest królem, Panem i władcą.
Ale wróćmy do sadzawki owczej, której dzisiaj mowa. Pięć krużganów otaczających sadzawkę, których to, jak opisuje ewangelista, są chorzy. Przeróżni chorzy. To są reprezentanci wszystkich chorób, jakie mogą spotkać człowieka, ale nie tylko w tym wymiarze fizycznym, przede wszystkim duchowym. Jacy tam chorzy znajdują się? Niewidomi. Ci, którzy mają zamknięte oczy, może widzą, postrzegają ten świat, widzą odbity blask słońca od przedmiotów, widzą to, co jest przemijające, ówczesne, ale są niewidomi, bo nie widzą życia wiecznego i całą swoją nadzieję pokładają w tym, co mogą tutaj wypracować sobie na tym świecie. I to nie dotyczy tylko ludzi, którzy są gdzieś daleko od Kościoła, zapracowani, zawonieni w rywalizacji, w konkurencji, jeden drugiemu nogę podkłada, ale dotyczy również nas. Nawet często uczęszczających do Kościoła czniemy i mamy zarośniętych oczu duszy. Także nie widzimy spraw, które są podstawowe w naszym życiu, związane z wiecznością, z naszym życiem wiecznym. Ale jesteśmy ciągle zwróceni do swojego wnętrza, skupiając się na sobie samym, kręcąc się wokół swoich spraw, swojej rodziny, swoich najbliższych. Owszem, praktykujemy, chodzimy na mszę świętą, przystępujemy do sakramentów, ale ciągle te oczy są zaleśnięte. W czym to może się przejawiać w jakimś samouwielbieniu, gloryfikacji samego siebie? To charakterystyczne zdanie z wczorajszej drogi krzyżowej przypomina mi się. Były tam rozważania świętej Teresy od Jezusa. Jeżeli Teresa tak powiedziała, jeżeli nie potrafisz przyjąć cierpienia tego, który przyjął Jezus Chrystus, nie stać cię na to, to przynajmniej powinno cię stać na to, żeby nie słuchać pochwał, uwielbień od innych. Jakże łatwo jest pobłądzić w życiu, słuchając pochwał na swój temat. Pochwał. Szatan bardzo lubi właśnie te sytuacje. No, najczęściej kapłani są narażeni na coś takiego, że no, jakie piękne kazanie, a wspaniale, jak te głaszczą. Jak ty uwierzysz w to, że ty jesteś, że ja jestem jakimś sprawcą tej mądrości, tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło, no to już biada. On tylko na to czeka. Druga grupa chorych to są chromi. I ci, którzy są pozbawieni nóg albo rąk, to też ma swoje odzwierciedlenie w naszym życiu duchowym. To może być sytuacja każdego z nas. Jest to chrom, kuśtyka. Nie mogę biec za Panem. Kuleję w swoim życiu. Nie mogę wyciągnąć rąk, żeby drugiemu usłużyć, a tym samym Panu Jezusowi, drugim człowieku. I sparaliżowani, tak jak ten właśnie bohater dzisiejszej Ewangelii, który 38 lat był sparaliżowany. Przez 38 lat codziennie przynoszono go do tej sadzawki owczej, bo jak wiadomo było, według wierzeń Izraelitów, kiedy anioł wstępuje, porusza wodę tej sadzawki i ten, kto pierwszy zanurzy się w tej sadzawce,
którzy na czas będą mogli wprowadzić niepełnosprawną osobę do tej sadzawki, a tylko ten, kto pierwszy zanurzył się po poruszeniu wody, doznawał uzdrowienia. 38 lat z paraliżu. Dzisiaj Pan Jezus zakończył tę męczarnię człowieka. Leżał na swoim łożu, przynoszono go przez 38 lat. Święty Augustyn w jednym z komentarzy właśnie do tego fragmentu Ewangelii mówi: 38 to szczególna liczba. 38 to jest 40 odjąć 2, prawda? Tak się zgadza, tak, tak mówi Augustyn. Ale to jest prawda matematyczna. 40 lat Izrael błąkał się po pustyni, zanim doszedł do ziemi obiecanej. Ale jak zauważał Augustyn, w ciągu 2 lat oni doszli do granic ziemi obiecanej. Wystarczyło 2 lata, by naród izraelski znalazł się przy ziemi obiecanej. Jednakże sprzeniewierzył się pod Bogu nie raz na pustyni. Dlatego też Bóg zawrócił ich na pustynię i jeszcze przez 38 lat błąkali się po tym pustyni, aż wymarli wszyscy ci, którzy pamiętali Egipt. Musiała nastąpić zmiana pokolenia w Izraelu tam na pustyni. Bo tamci starzy, którzy pamiętali, selektywnie pamiętali przeszłość, zaczynali na pustyni wspominać dom niewoli jako dom obfitujący w jedzenie, soczewice i czosnek i cebulę. Też przysmaki wspaniałe. Ale na pustyni oni to wspominali jako wielkie dobrodziejstwo. To nic, że Pan Bóg dał im mannę. Też z powodu ich zatwardziałości serca. To nic, że towarzyszyła im skała, z której płynęła woda, a która oznaczała Jezusa Chrystusa, strój wody życia. To nic, że kiedyś już manna im z przykładu, to zechcieli przepiórek. Mięsa im się zachciało na pustyni i Pan zesłał mnóstwo przepiórek. Jedli aż do nasycenia. Jedli, aż im nozdrzami wychodziło, a jednak ich serca nie zmieniały się. Co jakiś czas doprowadzali Mojżesza do szewskiej pasji. Kapłanie Pana, jesteście więksi niż królowie. Król rozkazuje poddanym. Wy rozkazujecie Bogu, aby stał się obecny w ciele i we krwi. Wiernemu nam od 35 lat na drodze odkrywania piękna, dobroci i miłości Trójjedynego Boga oraz niepokalanej Matki Jezusa Chrystusa, Ojcu Błażejowi, całuję kapłańskie dłonie, wspólnota Magnificat. Pani Wasia, takie niektóre te moje książki jeszcze są.
przyprowadziła i z taką dedykacją jubileuszową za 60 lat z podpisem, jakby ktoś tam chciał sobie nabyć, jakby ciebie chodził, może nabyć, ale też jako prezent, zwłaszcza ta druga część, po przeczytaniu tej książki, to w to mówię, mam bez przerwy spowiedzi generalne. Tam jest tak podane, jak się spowiada, żeby jakby tę spowiedź ostatnia w życiu zrobić, jak to zrobić, to też tam ta książka, to tak komuś te posłać w prezencie tego, tak apostołować, tymi książkami apostołować. I po przyjęciu błogosławieństwa, a teraz trzeba udział zagadać, żeby Pan dał taką łaskę, że przełożony mówi, nie może być dzisiaj mój jubileusz na miejscu, bo jest pierwsza komunia. Już sala zajęta, goście zajęte, najlepiej miejsce 1 maja, pierwszy święty spokój. Pojechałem 1 maja u nas i akurat ten dzień przypadł na kochany Helen. Teraz stańmy w prawdzie przed Panem Bogiem i przeprośmy.